Dziękuję Państwu za poświęcenie mi chwili czasu. Chciałbym opowiadać o austriackiej szkole ekonomii, rozumianej jako zastosowanie do teoretyzowania na temat ekonomii zasady złotego środka, tak zwanej zasady złotego środka. Być może jest to termin Państwu znany, ten termin złoty środek często znajduje za swoje zastosowanie w takiej mowie potocznej, natomiast jeśli by go traktować w kategoriach terminologii nieco bardziej technicznej czy też filozoficznej, no to można by w kilku słowach napomknąć o tym, że no, był to termin obecny w wielu różnych systemach filozoficznych, ale najpełniej znaczenie tegoż złotego środka akcentował Arystoteles, czy cała tradycja arystotelesowska, zgodnie z którą no, kształtowanie w sobie pozytywnych przymiotów charakteru wymagało właśnie znalezienie tego złotego środka, co się automatycznie wiązało tym samym z lawirowaniem pomiędzy pewnymi skrajnościami, których należało unikać, czyli jeśli za przymiot charakteru uznawać na przykład odwagę, no to trzeba było unikać w swoim postępowaniu z jednej strony tchórzostwa, a z drugiej strony nadmiernej brawury czy też lekkomyślności. Z kolei powiedzmy hojność była tą cnotą, która leżała pomiędzy skrajnościami czy przywarami, jakimi były z jednej strony skąpstwo, a z drugiej strony rozrzutność. No i to można w zasadzie stosować zarówno do cnót moralnych, jak i intelektualnych, czyli powiedzmy z kolei wykształcenie w sobie cnoty roztropności wymagałoby unikania z jednej strony lekkomyślności, a z drugiej strony jakiegoś nadmiernego pedantyzmu czy jałowej szczegółowości, czy jakiegoś powiedzmy brnięcia, kazuistycznego brnięcia w szczegóły, które by było paraliżujące z punktu widzenia działania. I pomyślałem sobie, że w zasadzie można tradycję austriacką w ekonomii przedstawić jako tradycję, która w wielu różnych przypadkach, w odniesieniu do wielu różnych działów ekonomii, jest w stanie taki złoty środek odnaleźć w większym stopniu niż różne tradycje konkurencyjne, którym zdarza się popadać w różne metodologiczne czy analityczne ekscesy, czy skrajności właśnie. No i przedstawienie szkoły austriackiej jako pozwalającej nam trzymać się tego złotego środka w kontekście dociekań ekonomicznych mogłoby być traktowane jako dodatkowy argument na rzecz tego, że jest to tradycja szczególnie godna uwagi, jeśli chodzi o zajmowanie się kwestiami ekonomicznymi. No i teraz bym chciał tą zasadę złotego środka, której w moim mniemaniu się szkoła austriacka trzyma, zilustrować w odniesieniu do kilku konkretnych kwestii, zarówno metodologicznych, jak i takich bardziej, powiedzmy, substancjalnych. Czyli zaczynając od kwestii metodologicznych. Powiedziałbym, że w tym kontekście szkoła austriacka pozwala nam na znalezienie złotego środka pomiędzy z jednej strony czymś, co bym nazwał jałowym empiryzmem, a z drugiej strony czymś, co nazwałbym z jednej strony jałowym aprioryzmem, nie jestem pewien, czy powiedziałem aprioryzmem, czy empiryzmem, więc jeszcze raz, z jednej strony pozwala nam uniknąć jałowego aprioryzmu, a z drugiej strony ślepego empiryzmu. I co ja mam w tym kontekście na myśli? No, jałowy aprioryzm to jest dla mnie na przykład tradycja walerasowska, czyli ta tradycja, która próbuje gospodarkę przedstawić na bazie modelu tak zwanej równowagi ogólnej, gdzie mamy do czynienia z wzajemnym zdeterminowaniem wszelkich wielkości ekonomicznych, gdzie mamy do czynienia z pełnią informacji po stronie wszystkich członków, gdzie mamy do czynienia z wyrugowaniem na dobrą sprawę wymiaru czasowego, czy wszystkiego tego, co określamy mianem procesu rynkowego i tak dalej.
Więc w tym sensie ta tradycja jest stosunkowo mało istotna w zakresie mówienia nam czegokolwiek na temat realnych zjawisk gospodarczych. Na przykład bardzo bliskie temu pojęciu równowagi ogólnej jest pojęcie tak zwanej konkurencji doskonałej, ale jak Hayek w jednym ze swoich artykułów bardzo słusznie zauważył, tak zwana konkurencja doskonała to jest de facto brak jakiejkolwiek konkurencji. Tak? Czyli na przykład jeśli konkurencja doskonała zakłada pełnię informacji, no to tam nie ma żadnej konkurencji w wymiarze informacyjnym, która jak wiemy na rynku jak najbardziej występuje, bo producenci poszczególnych dóbr stosują różne zabiegi marketingowe czy informacje o charakterze reklamowym właśnie po to, żeby pewne braki w zakresie wiedzy swoich potencjalnych klientów uzupełnić, dać im do zrozumienia, że tutaj macie do dyspozycji produkt, który różne wasze potrzeby może zaspokoić. Więc to jest esencja tego realnego procesu konkurencyjnego, który się pomiędzy przedsiębiorcami na rynku odbywa. Albo innym, prawda, elementem konstytutywnym tego pojęcia równowagi ogólnej jest jednorodność produktów, co też jest całkowitym przeciwieństwem tej sytuacji, która ma miejsce w kontekście realnego procesu rynkowego, gdzie właśnie umiejętność różnicowania produktów, zwłaszcza pod względem jakościowym, umiejętność wprowadzania różnego rodzaju innowacji, to jest to, co o przewadze konkurencyjnej tego bądź innego przedsiębiorcy stanowi. Także konkurencja doskonała to żadna konkurencja, a ta tak zwana równowaga ogólna to żaden obraz rzeczywistego rynku, żaden obraz tego obszaru wielkoskalowej współpracy, gdzie no, mamy do czynienia z takimi konstytutywnymi elementami ludzkiego działania jak kreatywność, niepewność, przedsiębiorczość, możliwość wprowadzania jakichś jakościowo nowych danych itd., itd. Więc o ile tradycja austriacką się często nazywa tradycją a prioryczną, niektórzy to wręcz poczytują sobie za zarzut, jaki się wysuwa wobec tej tradycji, bo się sugeruje, że to ją jakoś odrywa od rzeczywistości zjawisk gospodarczych, to ja bym powiedział, że absolutnie nie. Tutaj właśnie widzimy, że szkoła austriacka jest aprioryczna, ale nie jest jałowo aprioryczna w tym sensie, w jakim jałowo aprioryczna jest w moim odczuciu ta tradycja walrasowska. Więc z jednej strony szkoła austriacka unika jałowego aprioryzmu, ale z drugiej strony powiedziałbym, że unika ślepego empiryzmu, z którym mamy do czynienia no w przypadku większości ekonomistów tych głównonurtowych, zwłaszcza w przypadku tych, którzy wykazują niewielką świadomość metodologiczną. No bo większość ekonomistów głównonurtowych, nawet jeśli tego wprost nie wyraża, nawet jeśli powiedzmy nie dokonuje jakiejś głębszej refleksji filozoficznej na temat stosowanej metodologii, no to na ogół wychodzi z założenia, że fakty empiryczne w jakiś sposób mówią same za siebie i powiedzmy gromadzenie tych danych empirycznych, czy też zdobywanie takich danych empirycznych, które jakiś tam model są w stanie potwierdzić, to jest droga do tego, żeby wiedzę swoją na temat zjawisk gospodarczych pogłębiać. Że te powiedzmy zbiory danych w coraz większym stopniu dają nam wiedzę na temat jakichś stałych albo przynajmniej wystarczająco stabilnych regularności zachodzących w świecie gospodarczym, które w związku z tym można na dobrą sprawę jako prawa traktować. Natomiast szkoła austriacka właśnie z uwagi na tą swoją bardzo silną filozoficzną i metodologiczną samoświadomość przeciwko takiemu podejściu protestowała. To znaczy zakładała, że zgromadzenie odpowiednich danych empirycznych no to jest nie zwieńczenie jakiegoś procesu badawczego podejmowanego przez ekonomistę, tylko to jest sam początek, a potem należy te dane odpowiednio zinterpretować przez pryzmat logicznie spójnej teorii. Bo problem w tym kontekście polega na tym, że dla dowolnego zbioru wystarczająco złożonych danych empirycznych możemy dostosować, czy możemy powiedzmy interpretować je przez pryzmat teoretycznie nieograniczonej liczby hipotez, z których nawet niektóre z tych hipotez mogą sobie nawzajem przeczyć. Tak? W momencie, gdy zakładamy, że one mogą być na poziomie swoich założeń świadomie nierealistyczne.
tak jak mamy z tym do czynienia w kontekście głównego nurtu. Natomiast u Austriaków zawsze była ta świadomość tego, że żeby właśnie interpretacja danych empirycznych była sensowna, no to trzeba je przepuścić przez filtr jakiejś logicznie spójnej teorii, która za swój fundament ubiera jakiś aksjomat, czyli jakieś twierdzenie samooczywiste, takie, którego mu nie można zaprzeczyć, dlatego że zaprzeczenie byłoby nas wikłało w logiczne sprzeczności. No i dzięki temu na przykład tak szkoła austriacka była w stanie już w latach 20. dojść do wniosku, że nie może istnieć nic takiego jak racjonalnie alokująca zasoby gospodarka socjalistyczna, podczas gdy ci ekonomiści o orientacji bardziej neoklasycznej no, błądzili jak we mgle i zastanawiali się, czy powiedzmy te wszystkie problemy, z jakimi się boryka Związek Sowiecki, świadczą o tym, że rzeczywiście istnieje jakiś fundamentalny problem logiczny z funkcjonowaniem socjalizmu, czy może to jest wyłącznie kwestia niewystarczających bodźców, niewystarczających systemów motywacyjnych, może Rosjanie się po prostu nie nadają do stworzenia gospodarki socjalistycznej, bo są za mało, powiedzmy, namiętni, za mało zmotywowani, za mało pracowici, ale na przykład Amerykanie by już dali radę, albo na przykład w kontekście Wielkiej Depresji, powiedzmy, dane dostępne podówczas w równym stopniu wspierałyby hipotezę, że ta Wielka Depresja się przedłuża dlatego, że baza monetarna nie jest w wystarczającym stopniu zwiększana, jak i zgodne by były z hipotezą, że to właśnie zwiększanie bazy monetarnej sprawia, że nie może się dokonać jakieś oczyszczenie w obrębie kapitałowej struktury produkcji. Także no tutaj oczywiście widzimy, że jaką rolę pełni ten komponent a prioryczny w obrębie szkoły austriackiej. To jest komponent interpretacyjny, czyli jak najbardziej z empiryczną rzeczywistością powiązany, ale jak mówię, wtedy te dane nie mówią same za siebie, tylko domagają się tej zewnętrznej interpretacji, czyli nie mamy tutaj do czynienia z tym ślepym empiryzmem, o który można by oskarżyć, czy o uprawianie którego można by wielu neoklasyków oskarżyć, czyli w tym sensie można powiedzieć, że szkoła austriacka jest a prioryczna w wymiarze formułowania teorii gospodarczych, a jednocześnie, jak to założyciel szkoły austriackiej Karl Menger bardzo trafnie określił, jest przyczynowo realistyczna w obrębie odnoszenia tych teorii do danych zawierających się w rzeczywistości gospodarczej, rzeczywistości empirycznej. Czyli w tym sensie można by powiedzieć, że z jednej strony mamy jałowy a prioryzm, o który można by na przykład oskarżyć tradycję walerasowską, z drugiej strony mamy jałowy czy ślepy empiryzm, o który można by oskarżyć przynajmniej niektórych neoklasyków, natomiast ta tradycja austriacka przyczynowo-realistyczna byłaby właśnie tutaj przykładowym takim przejawem trzymania się złotego środka. Czyli to byłby jeden taki przykład. Drugi przykład, tym razem już tyczący się nie kwestii metodologicznych, tylko takich bardziej substancjalnych, no to byłby przykład związany z austriacką koncepcją racjonalności. I tutaj znowu bym powiedział, że ta austriacka koncepcja racjonalności wyznacza pewną ścieżkę pośrednią, taką umiarkowaną, pomiędzy z jednej strony nadmiernym optymizmem tak zwanych nowych klasyków, tych związanych z hipotezą rynków efektywnych, a z drugiej strony z nadmiernym pesymizmem przedstawicieli tak zwanej ekonomii behawioralnej. Bo co na przykład mówią ci nowi klasycy? Oni mówią, że wolny rynek, taki instytucjonalnie dojrzały, tam gdzie istnieją odpowiednio złożone i dojrzałe instytucje finansowe, jest efektywny w bardzo konkretnym tego słowa znaczeniu, dlatego że czyni wszystkich swoich uczestników podmiotami racjonalnymi, gdzie ta racjonalność jest obudowana całą masą bardzo konkretnych i wymagających
elementów, czy właśnie całą masą różnych bardzo ścisłych wymogów, czyli ten jest podmiotem racjonalnym, kto powiedzmy ma do dyspozycji wszystkie odnośne informacje, kto nie ulega żadnym psychologicznym błędom czy emocjonalnym przereagowaniom i tak dalej. No i zgodnie z zapatrywaniami nowych klasyków, wolny rynek wyposażony w te wszystkie dojrzałe instytucje finansowe jest efektywny w tym właśnie sensie, dlatego że ceny, które się na nim kształtują, zawierają w sobie wszystkie stosowne informacje. Na przykład to o tym najczęściej się mówi w odniesieniu do rynku aktywów. Mówi się, że ceny poszczególnych spółek publicznych, czy ceny akcji spółek publicznych zawsze są wyrazem wszystkich niezbędnych informacji tyczących się głównych wskaźników finansowych i prognoz rozwojowych, danych historycznych, danych różnych jakościowych, związanych z charakterem czy jakąś szczególną przewagą konkurencyjną tworzonych produktów, z umiejętnościami personalnymi zarządu i tak dalej, i tak dalej. No i się też mówi, że w związku z tym, że ceny na wolnym rynku wyrażają wszystkie te informacje, które czynią ten rynek efektywnym, no to na przykład on nie jest w stanie ulegać żadnym systemowym załamaniom, żadnym kryzysom gospodarczym. Natomiast jak się kryzys gospodarczy pojawia, jak się pojawia jakaś poważniejsza recesja, no to musi być już jakaś zmiana tak zwana endogeniczna, spowodowana jakimiś czynnikami absolutnie nieprzewidywalnymi. Musi to być jakiś tak zwany czarny łabędź, jak to się w żargonie przyjęło takim popularno-finansowym nazywać. No ale z kolei potem mamy z drugiej strony tych tak zwanych ekonomistów behawioralnych, którzy dokładnie tą samą koncepcję racjonalności przyjmują, potem wskazują na pewne obserwacje, z których wynika, że nawet na najdojrzalszym instytucjonalnie rynku jego uczestnicy wcale nie są racjonalni w tym bardzo wymagającym tego słowa sensie. No i w związku z tym odwracają tą konkluzję nowych klasyków i uważają, że w związku z tym rynki wcale nie są efektywne, tylko wręcz przeciwnie, są podatne na manie spekulacyjne, na różne emocjonalne przereagowania, na ceny, na różne nagromadzenia błędów inwestycyjnych. Często ceny na takich rynkach wykazują czy wysyłają błędne sygnały i tak dalej, i tak dalej. Więc tutaj konkluzja przeciwna się pojawia, że jako że wcale zgodnie z tą bardzo wymagającą koncepcją racjonalności członkowie nawet najdojrzalszych rynków się nie zachowują, to wcale rynki nawet powiedzmy instytucjonalnie najdojrzalsze efektywne nie są. Czyli powiedzmy z jednej strony tutaj mamy taki hurra optymizm, można powiedzieć, epistemologiczny po stronie nowych klasyków, a z drugiej strony pesymizm po stronie tych tak zwanych ekonomistów behawioralnych. No i powiedziałbym, że koncepcja racjonalności wedle szkoły austriackiej znowu nam tutaj pozwala odnaleźć pewien złoty środek. No bo można powiedzieć, że koncepcja racjonalności w duchu austriackim to jest taka koncepcja bardzo formalistyczna, to znaczy żeby być racjonalnym, trzeba po prostu mieć zdolność wybierania konkretnych celów i wybierania środków, które zgodnie z naszą bieżącą wiedzą wydają się być najskuteczniejsze w świetle osiągania tych celów i to jest wszystko. Nie ma tutaj żadnych dodatkowych założeń tyczących się tego, w jakim stopniu ktoś jest odporny na różne błędy kognitywne. Nie ma tutaj żadnych dodatkowych założeń związanych z tym, że ta dostępna w danym momencie informacja jest pełna, czyli nie dopuszcza żadnej możliwości uczenia się po fakcie i tak dalej, i tak dalej. I potem na bazie tej koncepcji racjonalności szkoła austriacka sugeruje, że wolny rynek rozumiany jako suma dobrowolnych interakcji międzyludzkich, gdzie każdy musi ponosić koszty popełnianych przez siebie błędów i gdzie każdy może zachowywać dla siebie zyski wynikające ze swoich
działań, które odstosownymi błędami nie były obciążone, to jest taka struktura instytucjonalna, która jest nie tyle efektywna w tym sensie nowoklasycznym, ale jest bardziej efektywna od wszystkich dostępnych alternatyw i to jest wszystko, czego możemy w tym kontekście oczekiwać. Czyli jak na przykład pisał Hayek, wystarczy, że zdamy sobie sprawę z tego, że rynek generuje procedurę konkurencyjną, którą można rozumieć jako pewien proces odkrywania tego, które konkretne na przykład metody produkcji są w danym momencie najskuteczniejsze w świetle tego najważniejszego kryterium, jakim są decyzje suwerennych konsumentów czy satysfakcja suwerennych konsumentów. No i oczywiście w ramach takiej konkurencji rozumianej jako procedura odkrywania wszyscy uczestnicy rynku się każdorazowo uczą, w jakim stopniu są skuteczni bądź nieskuteczni w zaspokajaniu potrzeb swoich klientów na przykład, czyli jest tutaj jak najbardziej wbudowany w taką procedurę proces uczenia się, który nie tyle czyni ludzi bardziej racjonalnymi, co pozwala ludziom jako podmiotom racjonalnym bez ustanku swoje informacje optymalizować i swoje umiejętności rozwijać, albo w momencie, gdy powiedzmy ten proces konkurencyjny jakiegoś przedsiębiorcy pozbawi całego jego kapitału, no to daje mu on wtedy do zrozumienia, że on się zwyczajnie z jakichś względów na przedsiębiorcę nie nadaje, czyli powinien się przebranżowić, przejść do roli sztandarowego, najemnego pracownika, czyli tutaj ta formalistyczna, bardzo taka miękka, można powiedzieć, koncepcja racjonalności w połączeniu z pewnymi immanentnymi, instytucjonalnymi cechami wolnego rynku sprawia, że współpraca gospodarcza staje się tak efektywna, jak to możliwe. Czyli z jednej strony odrzucamy tutaj tą nierealistyczną koncepcję efektywności postulowaną przez nowych klasyków, a z drugiej strony dajemy, można powiedzieć, adekwatną i logicznie i psychologicznie adekwatną odpowiedź na te zarzuty tak zwanych ekonomistów behawioralnych. Tak? No, zresztą nie tylko na Austriaków się można w tym kontekście powoływać. Na przykład myślę, że takie około austriackie intuicje wykazuje w tym kontekście na przykład też niejaki Armen Alchian, czyli w zasadzie ekonomista zaliczany do szkoły chicagowskiej, ale który też w jednym ze swoich artykułów sugeruje, że ta instytucjonalna logika wolnego rynku sprawia, że no, rynek promuje tego, który działa tak jakby maksymalizował zysk, nawet jeśli na poziomie swoich intencji tego nie robi. I byśmy mogli ten argument trochę rozszerzyć i powiedzieć, że wolny rynek promuje tych, którzy zachowują się tak jakby byli racjonalni, zgodnie z tą koncepcją nowych klasyków, czyli tak jakby mieli wszystkie niezbędne informacje, tak jakby byli maksymalnie odporni na różne błędy kognitywne, nawet jeśli na poziomie swoich intuicji, czy nawet na poziomie swojego świadomego rozumienia swoich konkretnych zachowań, oni wcale tacy nie są, tak? Nawet jeśli powiedzmy na daną chwilę bardzo skuteczni są jacyś przedsiębiorcy, którzy do swoich biznesów, czy do prowadzenia swoich biznesów nie podchodzą w jakiś taki sposób wyrozumowany czy analityczny, tylko się kierują pewnymi intuicjami, a się okazuje ex post, że te intuicje im jak najbardziej służą, no to można powiedzieć, że oni się zachowują, czy można powiedzieć, że mamy do czynienia z pewną instytucjonalną strukturą, która każdorazowo promuje tych, którzy zachowują się tak racjonalnie, jak to tylko możliwe. Natomiast w momencie, gdy się przestaną tak zachowywać, to oni momentalnie zaczną być penalizowani, bo ich kapitał będzie im odbierany i będzie przetasowywany, przekierowywany w kierunku tych przedsiębiorców, którzy z kolei zaczęli się bardziej racjonalnie, w tym twardszym tego słowa znaczeniu, zachowywać. Czyli znowu bym powiedział, że tutaj austriacka koncepcja racjonalności i austriacka koncepcja procesu rynkowego, czy roli konkurencji, roli kalkulacji ekonomicznej i tak dalej, pozwala nam unikać tych ekstremów w rozumieniu tego, czym jest rynkowa efektywność bądź nieefektywność, w kierunku których nas popycha, czy to myślenie o racjonalności i efektywności rynkowej na modłę nowych klasyków,
czy to myślenie o tych kwestiach na modłę tych tak zwanych ekonomistów behawioralnych. To byłby drugi przykład tego, jak należy rozumieć tą orientację na złoty środek w kontekście szkoły austriackiej. Trzeci taki przykład to byłaby teoria wartości. I tutaj bym z kolei zasugerował, że szkoła austriacka znajduje pewien złoty środek pomiędzy z jednej strony obiektywizmem, oczywiście rozumianym nie w sensie filozofii Ayn Rand, tylko w sensie zapatrywań na teorię wartości z punktu widzenia ekonomistów klasycznych, tak zwanych. No a z drugiej strony mamy tutaj unikanie czegoś, co bym nazwał hipersubiektywizmem. Tak? Nie słyszy się na ogół o ekonomistach, którzy by sami siebie określali mianem hipersubiektywistów, ale myślę, że w niektórych przynajmniej kontekstach, w niektórych przypadkach można by niektórych neoklasyków o taki hipersubiektywizm oskarżyć. Więc teraz konkretnie, co mam tutaj na myśli? No ci z Państwa, którzy znają historię szkoły austriackiej, a zwłaszcza tego jej wczesnego relatywnie etapu rozwoju, to wiedzą, że jedną z głównych zasług Eugena von Bombawerka, jednego z sztandarowych przedstawicieli szkoły austriackiej przełomu wieków, było rozprawienie się z marksizmem, rozprawienie się z marksistowską teorią wartości, która właśnie była taką teorią obiektywistyczną, to znaczy taką teorią, która wartość poszczególnych dóbr na rynku próbowała wiązać z jakąś wartością czy wielkością obiektywną, a konkretnie rzecz ujmując z pracą czy z wydatkami takimi rozumianymi w sensie laborystycznym. No i oczywiście Bombawerk bardzo słusznie wykazał, że z tą laborystyczną koncepcją jest związanych mnóstwo problemów. Tak, ona nie wyjaśnia, dlaczego w ogóle dochodzi do jakichkolwiek transakcji na rynku, bo przecież w ramach każdej transakcji wymieniamy dobra o różnej wartości, a nie o równej. A jeśli ona by miała być obiektywna, no to musiałaby być równa. Tak? Dochodzić by mogło wyłącznie do wymieniania dóbr, które mają, powiedzmy, przypisaną jakąś stałą wartość wynikającą z włożonych w te dobra roboczo godzin, no ale wtedy nie byłoby żadnego powodu, dla którego takie transakcje miałyby się odbywać, tak? Gdybyśmy mieli do czynienia z dobrami obiektywnie różnej wartości, no to wtedy ktoś, kto miałby dobro obiektywnie bardziej wartościowe, to nigdy by go nie wymienił na żadne inne dobro obiektywnie mniej wartościowe. No a nawet gdyby jakieś dobra miały równą wartość, to też nikt by ich nie wymieniał, bo wtedy nikt by nie zyskiwał na takich transakcjach, one by tylko puste koszty transakcyjne generowały. Bombawerk wskazywał, że w świetle laborystycznej teorii wartości nie da się wyjaśnić, dlaczego te tak zwane dobra naturalne mają wartość, które przecież nie powstały przy użyciu pracy ludzkiej, tylko są pewnego rodzaju darmowym darem natury. Bombawerk wykazywał, że wcale nie jest tak, że gałęzie gospodarcze, które są bardziej pracochłonne, są bardziej zyskowne niż te, które są bardziej kapitałochłonne i tak dalej, i tak dalej. Więc to, że szkoła austriacka się rozprawiła dosyć skutecznie z taką obiektywistyczną teorią wartości popularną wśród ekonomistów klasycznych, no to jest, myślę, stosunkowo mało kontrowersyjne w momencie, gdy ktoś zna, powiedzmy, historię myśli gospodarczej nawet na tym stosunkowo podstawowym poziomie. Natomiast co mam na myśli przez tak zwany hipersubiektywizm i to, że też szkoła austriacka często się jemu w sposób skuteczny przeciwstawia? No szkoła austriacka jest bardzo, czy austriacka teoria wartości jest bardzo konsekwentna w zakresie podkreślenia tego, że żeby jakieś dobro mogło być dobrem wartościowym, gospodarczo, no to musi wykazywać dwie główne cechy, tak? To znaczy po pierwsze musi wchodzić w relacje z jakimiś indywidualnymi skalami preferencji, czyli musi mieć jakąś tak zwaną użyteczność, no a z drugiej strony musi być rzadkie, tak? Czyli musi nie być w stanie zaspokoić wszystkich możliwych, wyobrażalnych potrzeb, które ogół podmiotów gospodarczych mógłby z tym dobrem wiązać. Tak? No, jeśli mamy do czynienia z jakimś dobrem, które jest dostępne w rajskiej obfitości, no to ono dobrem ekonomicznym być przestaje, staje się tak zwanym dobrem wolnym.
I przez hipersubiektywizm miałem na myśli to, że wydaje mi się, że czasami ta neoklasyczna synteza głównonurtowa próbuje niektóre dobra ekonomiczne postrzegać w taki sposób, jakby to kryterium rzadkościowe nam gdzieś znikało. Więc na przykład w kontekście pewnych aspektów teorii keynesistowskiej mamy do czynienia z taką sugestią, że w warunkach recesyjnych deficyty rządowe są uzasadnione, bo dzięki deficytom rządowym można stymulować tak zwane bezczynne zasoby. Powiedzmy, leżą jakieś zasoby, marnują się, bo żaden prywatny przedsiębiorca nie jest w stanie ich zatrudnić, więc w związku z tym uzasadnione jest stymulowanie ich właśnie poprzez deficyty rządowe czy poprzez wydatki publiczne. No i wydaje się, że tutaj mamy do czynienia z taką pewną sztuczką analityczną, czy taką sztuczką semantyczną, bo zdaje się, że tutaj wciąż próbuje się mówić o jakichś dobrach ekonomicznych, ale wygląda na to, jakby znikały wszelkie koszty alternatywne związane z wykorzystaniem ich. Od po prostu nikt ich nie wykorzystuje, w związku z tym można, powiedzmy, tymi deficytami je stymulować, z tym się nie będą żadne koszty alternatywne wiązały. No ale jeśli ktoś sugeruje mniej lub bardziej dwuznacznie, że nam znikają koszty alternatywne, no to sugeruje też, że znika rzadkość tych dóbr. A tymczasem w momencie, gdy pamiętamy, a szkoła austriacka zawsze to konsekwentnie podkreśla, że wszystkie dobra ekonomiczne są rzadkie, no to z tego wynika, że nawet jeśli one są na daną chwilę bezczynne, czyli nikt ich nie zatrudnia, to wcale to ich rzadkości nie eliminuje. No po prostu wynika z tego, że ogół prywatnych przedsiębiorców wychodzi z założenia, że koszty alternatywne wykorzystywania tych bezczynnych zasobów są większe niż jakieś spodziewane zyski z ich zatrudnienia. Może po prostu być tak, że w warunkach recesji cała kapitałowa struktura produkcji została tak wykoślawiona, tak zniszczona, że no brakuje jakichś komplementarnych dóbr, które można by połączyć z tymi bezczynnymi na daną chwilę zasobami i dlatego najbardziej optymalnym gospodarczo stanem rzeczy jest to, żeby one bezczynne przez jakiś czas pozostawały, zanim się w ramach wychodzenia z recesji dokonają jakieś stosowne własnościowe przekształcenia, a dopiero później, w jakimś przyszłym momencie będzie można te dobra wykorzystać i je czynnymi na powrót uczynić. Tak? Także wydaje się, że cała ta koncepcja bezczynnych zasobów, które rzekomo z uwagi na ten swój szczególny status domagają się stymulacji poprzez wydatki rządowe, to jest jakieś takie gołosłowne eliminowanie czy domyślane, dopowiedziane eliminowanie kategorii rzadkości w tym kontekście. Więc to mam na myśli przez ten hipersubiektywizm. Wyobrażamy sobie, że jakieś dobro ma jakieś zastosowania i w związku z tym ono tych zastosowań nabiera, tak? A wcześniej nie miało żadnych zastosowań i żadnych kosztów alternatywnych związanych z tym, żeśmy je nagle zdecydowali z tej jego bezczynności wydobyć. Więc to byłby jeden przykład tego, co miałem na myśli mówiąc o hipersubiektywizmie, który się czasem w obrębie tej, powiedzmy, neoklasycznej syntezy pojawia. A drugi taki przykład to byłby przykład związany z tak zwaną teorią dóbr publicznych, gdzie znowu w głównym nurcie się mówi o tak zwanych dobrach publicznych jako o dobrach charakteryzujących się między innymi tak zwaną nierywalizacyjnością, czyli się mówi, że to są takie dobra, które może dana jednostka konsumować, powiedzmy jakąś jednostkę takiego dobra może konsumować, nie zmniejszając w tym momencie w żaden sposób możliwości konsumpcyjnych innych i w związku z tym tego rodzaju dobrami nie powinno się gospodarować w ramach takiego standardowego rachunku zysków i strat, który obowiązuje w ramach podmiotów, w ramach działalności podmiotów prywatnych na rynku, no bo to jest suboptymalne, tak? W ten sposób się odbiera możliwości użytkowania tych dóbr tym, którzy żadnych kosztów nie generują z tytułu użytkowania tych dóbr. No i znowu, wydaje mi się, że tutaj mamy do czynienia z pewną taką sztuczką analityczną, która próbuje wyeliminować kategorię rzadkości.
czyli pewien element obiektywny. I znowu mamy tutaj do czynienia w związku z tym z czymś, co nazwałem hipersubiektywizmem, a tymczasem szkoła austriacka, która właśnie w sposób taki, można powiedzieć, filozoficznie przemyślany podchodzi do subiektywizmu wartości, sugeruje, że tak zwana nierywalizacyjność, nawet jeśli ona na poziomie takim czysto psychologicznym w pewnych zakresach istnieje, no to jak mówię, to są tylko pewne wąskie zakresy. Żeby to zilustrować konkretnym przykładem, no to na przykład jeśli mamy salę kinową i możemy powiedzieć, że jakieś konkretne dodatkowe osoby, które biletów nie kupiły na tą salę kinową, możemy wpuścić, bo one w ten sposób też się mogą cieszyć satysfakcją z seansu kinowego, nie zmniejszając w żaden sposób możliwości cieszenia się tym seansem przez inne osoby, które już się na tej sali znajdują, no to oczywiście, zwłaszcza jeśli bierzemy pod uwagę tutaj wymiar czasowy korzystania z tej sali kinowej, a szkoła austriacka też bardzo silnie ten wymiar czasowy procesu rynkowego podkreśla, no to dochodzimy do wniosku, że zawsze nam się tutaj w tym kontekście pojawi w pewnym momencie efekt taki, efekt zatłoczenia. Tak? Im więcej będzie osób na sali, to jednak tym większy dyskomfort one będą sprawiać tym, które już wcześniej się na tej sali znajdowały, czyli jak najbardziej tutaj z rywalizacyjnością mamy do czynienia i ta rywalizacyjność, powiedzmy, sukcesywnie wzrasta, im więcej mamy osób na sali. I teraz w momencie, kiedy ten efekt zatłoczenia zostaje osiągnięty, no to przedsiębiorca, na przykład właściciel takiego kina, staje przed decyzją, czy powinien rozbudować tą salę kinową i tym samym dodatkowym jednostkom jeszcze dać możliwość cieszenia się tym rzekomo nierywalizacyjnym dobrem, czy też nie. I w tym momencie szkoła austriacka podkreśla, że nawet jeśli na poziomie psychologicznym to dobro, jakim jest, powiedzmy, oglądanie filmów na sali kinowej, jest w jakichś zakresach nierywalizacyjne, no to dobra kapitałowe, które umożliwiają korzystanie z tego dobra finalnego, jakim jest seans kinowy, są jak najbardziej rywalizacyjne. Tak? I stąd, powiedzmy, ta kwestia, czy w jakichś okolicznościach, na przykład salę kinową, rozbudować, żeby więcej osób mogło z niej korzystać, czy nie, to jest jak najbardziej problem, który musi być podporządkowany rachunkowi ekonomicznemu, czyli rachunkowi kosztów alternatywnych. Więc tutaj, no i oczywiście jeśli ktoś się zdecyduje na rozbudowanie takiej sali kinowej, no to musi ponieść stosowne koszty, musi wykorzystać w tym celu konkretne rzadkie dobra. Czyli znowu widzimy tutaj, że ta rzadkość nam się prędzej czy później pojawi, nawet jeśli dopiero na poziomie nie konkretnych dóbr finalnych, tylko na poziomie dóbr kapitałowych, które wykorzystujemy w celu wytworzenia tych dóbr finalnych. I można powiedzieć, że tutaj szkoła austriacka znowu wysuwa pewne poważne zastrzeżenia pod adresem tej teorii dóbr publicznych, która, jak już powiedziałem, może być traktowana jako przykład takiego nieuzasadnionego, gołosłownego hipersubiektywizmu po stronie neoklasyków, którzy, powiedzmy, taką teorię dóbr publicznych akceptują. Czyli znowu, podsumowując, można tutaj tradycję austriacką traktować jako tradycję wytyczającą nam, czy wyznaczającą pewien złoty środek pomiędzy obiektywizmem klasyków, czy to smithowców, czy to marksistów, czy to ricardystów, a z drugiej strony tym, jak to sobie nazwałem, hipersubiektywizmem, który widzimy u na przykład niektórych keynesistów, czy u niektórych zwolenników tej głównonurtowej teorii dóbr publicznych. I może już ostatni taki przykład. Tym razem bym chciał powiedzieć o czymś, co widzimy przede wszystkim nie w teorii ekonomii, tylko w teorii zarządzania. Tak na przykład teoria zarządzania dokonuje pewnej refleksji nad zjawiskiem przedsiębiorczości. No i utarło się, że taką główną jednostką analityczną, jeśli chodzi o teorię przedsiębiorczości, są tak zwane okazje do osiągnięcia zysku, czy sposobności do osiągnięcia zysku. I niektóre osoby
wychodzą z założenia, że owe sposobności do osiągnięcia zysku istnieją w pewnym sensie w sposób obiektywny, że można je traktować jako pewne takie skrzynie ze skarbami, a przedsiębiorcy to są te osoby, które są szczególnie baczne, szczególnie czujne, szczególnie spostrzegawcze i te sposobności spostrzegają szybciej niż inni. Jest, powiedzmy, taka popularna metafora w tym kontekście, że powiedzmy na krawężniku leży, powiedzmy, zwitek dolarowy, tak, jakiś pakunek dolarowy i ci najbaczniejsi przedsiębiorcy pełną gębą to są ci, którzy te dolary leżące na chodniku widzą wtedy, gdy inni ich nie dostrzegają. I też wiąże się ta koncepcja tych obiektywnie istniejących sposobności przedsiębiorczych. Często się ją wiąże z myślą Izraela Kirchnera, który jest przedstawicielem szkoły austriackiej, ale powiedziałbym, że to mówienie o obiektywnie istniejących zyskach, czy obiektywnie istniejących sposobnościach przedsiębiorczych polega w tym kontekście na nieco zbyt uproszczonym odczytywaniu tego, co Kirchner ma do powiedzenia, więc tutaj bym chciał zasugerować, że to mówienie o obiektywnie istniejących, czy odkrywanych sposobnością osiągnięcia zysku, to jest jednak podejście nieaustriackie. To jest pewien, znowu, to jest pewna skrajność, w którą popadają pewni badacze przedsiębiorczości. A z drugiej strony mamy tych badaczy przedsiębiorczości, którzy sugerują się w większym stopniu koncepcją Schumpetera, który uważa, że przedsiębiorca to jest innowator, wybijający rynek ze stanu równowagi, tworzący nowe produkty czy nowe metody wytwarzania już istniejących produktów, czy odnajdujący jakieś nowe rynki zbytu, jakieś nowe metody organizacyjne i tak dalej. I ci z kolei twierdzą, że sposobności do osiągnięcia zysku są nie tyle odkrywane, co tworzone, że taki przedsiębiorca schumpeterowski nie musi na przykład badać swojego otoczenia i być baczniejszym, czujniejszym, jeśli chodzi o zaspokajanie już istniejących potrzeb, tylko on może potrzeby tworzyć. On nie musi, powiedzmy, przewidywać przyszłości, tylko on też tworzy przyszłość, aktywnie uczestniczy w nadawaniu gospodarce takiego bądź innego kształtu. No i tutaj byśmy mieli z kolei taką hipersubiektywistyczną koncepcję tego, skąd się biorą sposobności do osiągnięcia zysku. No i powiedziałbym, że taka stricte austriacka koncepcja przedsiębiorczości, pod którą podciągnąłbym nawet tego Kirchnera wspomnianego wcześniej, jeśli go traktować w taki odpowiednio kompleksowy sposób. On się zresztą odżegnywał nieraz od tego, jak go ten główny nurt badań nad przedsiębiorczością postrzega w tym kontekście. No to to, co postrzegam jako austriackie podejście do tej kwestii sposobności do osiągnięcia zysku, to jest sugestia, że te sposobności nie są ani obiektywne, czyli ich się nie odkrywa, ani nie są subiektywne, czyli ich się nie tworzy, tylko trzeba je sobie wyobrazić. Tak, przedsiębiorca nie odkrywa sposobności do osiągnięcia zysku, ani ich nie tworzy, tylko je sobie wyobraża. Ma pewną wizję przyszłości, no i ta wizja przyszłości się albo sprawdzi, albo się nie sprawdzi. To, czy on te zyski osiągnie, czy nie, to, czy przyszła konfiguracja danych rynkowych, czyli gustów i smaków konsumentów, dostępności różnych stosownych czynników produkcji, dostępności różnych możliwości technologicznych i tak dalej, będzie zgodna z tym jego wcześniejszym wyobrażeniem, to się dopiero okaże, tak? Czyli owszem, można powiedzieć, że on nie tyle widzi, jeżeli jest jakaś tutaj, powiedzmy, skrzynia ze skarbami, którą wystarczy otworzyć, tylko sobie wyobraża, że ona się gdzieś znajduje i, powiedzmy, trzymając się tej metafory, zaczyna się do niej dokopywać, ale jak się już do niej dokopie, to się może okazać, że ta skrzynia jest zupełnie pusta. Albo może się okazać, że ktoś inny się do niej dokopał wcześniej, bo cały ten mamy wymiar czasowy tutaj, który się wiąże z tym, no, że przeszłość jest otoczona tym całunem niepewności, a przedsiębiorca starający się osiągnąć zyski próbuje przebić tą zasłonę niepewności poprzez właśnie swoje wizje, poprzez swoje wyobrażenia.
Tak? Czyli z jednej strony on nie odkrywa żadnych obiektywnie istniejących sposobności osiągnięcia zysku, ale z drugiej strony też nie można powiedzieć, że je tworzy, że one po prostu wyłaniają się z jego umysłu, czy powiedzmy z tej jego kreatywności. I w sposób dowolny kształtują gospodarkę, bo niezależnie od tego, jak innowacyjny, jak pomysłowy, jak wynalazczy jest dany przedsiębiorca, to on nie może liczyć na to, że ta jego wynalazczość z definicji mu zyski zapewni, bo zawsze w ostatecznym rachunku tutaj o wszystkim decyduje suwerenny konsument i on może uznać na przykład, że jakiś produkt jest jak na jego gust zbyt wynalazczy, zbyt innowacyjny, że jakiś taki naturalny konsumencki konserwatyzm się u takiej osoby uruchomi i uzna, że na przykład nie jest zainteresowana nabywaniem tam okularów do wirtualnej rzeczywistości, żeby podać jeden dosyć charakterystyczny przykład, bo jak wiemy, okulary do wirtualnej rzeczywistości produkowane swego czasu przez Google'a okazały się z marketingowego czy z takiego ekonomicznego, rachunkowego punktu widzenia niewypałem. Czyli nie jest tak, że ten wielki schumpeterowski innowator jest w stanie tworzyć przyszłość. Oczywiście tworzy przyszłość w takim stopniu, w jakim tworzy pewne produkty i usługi. Natomiast zysków nie jest w stanie w ten sposób wytworzyć, bo zawsze tutaj musi być zachowany jednak pewien obiektywny albo przynajmniej intersubiektywny łącznik z indywidualnymi skalami preferencji konsumentów. Czyli znowu powiedziałbym, że podejście szkoły austriackiej do kwestii sposobności do osiągnięcia zysku to jest taki złoty środek, ponownie, czyli ani nie mamy w tym kontekście do czynienia z sugestią, że te sposobności istnieją obiektywnie i wystarczy je odkryć, ani też nie mamy w tym kontekście do czynienia z sugestią, że one są subiektywne i wystarczy je sobie wymyślić, tak, wystarczy rynek olśnić tam swoją kreatywnością czy pomysłowością, tylko te sposobności są wyobrażone. Przedsiębiorca ma pewną wizję przyszłości, pewne procesy produkcyjne inicjuje, pewne dobra i usługi wytwarza, natomiast to, czy one się spotkają z aprobatą po stronie konsumentów, czyli to, czy tam powiedzmy jakaś intersubiektywna więź pomiędzy przedsiębiorcą a jego klientami zostanie utworzona, to się dopiero okaże, tak? Więc zyski i straty to są w takich kategoriach stricte ekonomicznych, a nie psychologicznych jedynie, kategorie funkcjonujące tylko w wymiarze ex post, a nie ex ante. Tak? Czyli znowu mamy tutaj, powiedziałbym, taki najbardziej realistyczny obraz tego, jak proces rynkowy przebiega i w jaki sposób przedsiębiorcy osiągają zyski lub też ponoszą straty i jakie to ma przełożenie na pewne czynności natury zarówno psychologicznej, jak i ekonomicznej, które oni muszą podjąć. Więc znowu, tak postrzegam tą złotośrodkową, powiedzmy, orientację szkoły austriackiej na tle koncepcji alternatywnych, które się pojawiają już w tym kontekście, nie w teorii ekonomii, tylko raczej w teorii zarządzania i przedsiębiorczości. Czyli to są takie cztery przykłady. Myślę, że one w wystarczającym stopniu uwiarygadniają tą moją tezę, że szkołę austriacką można traktować jako tradycję intelektualną, która w wymiarze ekonomicznym najpełniej realizuje tą arystotelesowską zasadę złotego środka. Także tutaj bym się zatrzymał. Dziękuję Państwu za uwagę, a na ewentualne pytania bądź wątpliwości chętnie odpowiem. Dziękuję bardzo.